sposób wręcz dowolny, taki na jaki pozwala mu właśnie samolot XA-41, na którym w tej chwili Artur lata. Zwróćcie Państwo uwagę na malowanie tego samolotu. W tej chwili było widać sypy 303. Czemu tak namalowany? Dlatego, że Artur jest pasjonatem historii, choć historii wojskowości. Ale też sztuk walki, czyli widać, że w życiu szuka cały czas źródeł adrenaliny. Kiedy patrzymy na to, co robi, od razu rozumiemy, skąd ta adrenalina może się brać. Tak, Artur ściśle współpracuje, też tak jeszcze nawiązując do malowania historycznego tego samolotu, ściśle współpracuje z Fundacją Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303, która skupia wokół siebie byłych pilotów i obecnie latających pilotów. Jest to prędkość, przy której można wychylić sceny na ich maksymalną wartość. Czyli tutaj pilot nie musi się zastanawiać, że musi delikatnie pilotować samolot, tylko może z pełną mocą brutalnie wychylić sterę w lewo, prawo, przód, tył i samolot to wytrzymuje. A ten ktoś jest... Wielu pilotów mierzy swoją wysokość przed i po takich pokazach i często się okazuje, że pilot po pokazie mierzy 3, 4, 5 cm mniej niż przed pokazem. Bardzo, bardzo... trudny element w sensie takim, żeby zachować, powiedzmy sobie, zdrowie. Proszę Państwa, Artur Kielak, my nie nazywamy tych figur, które Artur wykonuje. On tylko chwilami wykonuje coś, co potem gdybyśmy nazwali, pętlę, beczkę. To są figury autorotacyjne, czyli figury, ruch samolotu odbywa się przynajmniej wokół dwóch osi. Czasami jest, dochodzi do tego jeszcze trzecia osi. Informacji, orientowanie się w przestrzeni jest tutaj absolutną podstawą. Ja boję się, że kiedy powiedziałeś o tym brutalnym sprawie, to Państwo mogli pomyśleć, że sterowanie takimi samolotami jest brutalnym machaniem drążkiem, ale tak brutalnym machaniem drążkiem, ale tak nie jest. Tak nie jest, dlatego lot odwrócony, proszę bardzo, spójrzcie Państwo, jak blisko schodzi nad pas w locie odwróconym, kiedy jest skierowany głową w dół. Drodzy Państwo, Artur przygotowując się do przelotu pod mostem w Grudziądzu, spędziliśmy trochę czasu, bo znamy się na tym i rozmawialiśmy na temat tego lotu. Artur mi pomógł głową w dół. Artur mówił, że miał wrażenie, że już trawa dotyka jego hełmu, jego kasku, który ma. Ocena wysokości nad lustrem wody albo nad ziemią w nocy jest ekstremalnie trudna. Skoczkowie spadochronowi, którzy skaczą w nocy, a są tacy, na przykład w służbach specjalnych, rzeczywiście uczą się oceniać wysokość w nocy, bo jest ona zupełnie inna niż w ciągu dnia. Ale sterowanie takimi samolotami podczas pokazów, przy tych wszystkich niezwykle dynamicznych figurach, proszę sobie wyobrazić, że są Państwo na karuzeli, która się kręci cały czas z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, kilkudziesięciu obrotów na minutę i mają Państwo jeszcze w tym momencie trzeźwo myśleć, mają Państwo podejmować decyzje, od których zależy nie tylko to, czy pokaz jest ładny, czy nie, ale przede wszystkim, czy przeżyjecie. I prezentacja przez, na krótko, malowania samolotu 303, namalowane, Dywizją 303, Artur Kielak.